W lutym bieżącego roku w Szpitalu Powiatowym w Brodnicy rozpocznie funkcjonowanie poradnia alergologiczna. Chyba po 2 latach starań wreszcie udało nam przekonać się Narodowy Fundusz Zdrowia o niezbędności takiej poradni działającej przy naszym szpitalu. W związku z tym od 10 lutego rozpoczynamy funkcjonowanie poradni alergologicznej. Poradnia alergologiczna będzie przyjmować pacjentów każdy czwartek na terenie szpitala w budynku F. Przypominamy także, że w Brodnickim Szpitalu prowadzone są darmowe badania kolonoskopii w ramach programu profilaktyki raka jelita grubego. Według pierwotnych założeń on powinien w zeszłym roku się skończyć. No ale zrozumiałe jest, że pandemia wstrzymała intensywność wykonywania badań. Też decyzyjność pacjentów troszkę ostygła. W zeszłym roku zawnioskowaliśmy o przedłużenie, otrzymaliśmy roczną prolongatę terminu. Niestety teraz się kończy. Wystąpiliśmy z wnioskiem. Mamy nadzieję, że po raz kolejny otrzymamy prolongatę terminu. Zdajemy sobie sprawę, że jest to program unijny. Może tych środków już braknąć lub też mogą się skończyć z uwagi na założenia programowe. W związku z tym zachęcamy wszystkie osoby, które jeszcze nie skorzystały, o skorzystanie z okazji, bo jest to niepowtarzalna możliwość prewencyjnego działania. Ja również podjąłem taką decyzję i również będę z tego programu korzystał w najbliższych dniach. Z darmowego badania mogą skorzystać głównie osoby pracujące w wieku 50-65 lat, a także i młodsze, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego wykryto raka jelita grubego. Rejestracja i informacje pod numerem telefonu 56 668 92 39. Więcej informacji na ten temat znajduje się także na stronie internetowej szpitala zozbrodnica.pl. Dyrekcja szpitala przypomina także, w jakich przypadkach chorobowych można korzystać ze świątecznej i nocnej opieki zdrowotnej. Wszyscy jesteśmy zakwalifikowani do podstawowej opieki zdrowotnej, do poradni, które funkcjonują od godziny 8 rano do godziny 18 wieczorem. I w zasadzie powinniśmy tam się leczyć, po to zostały stworzone te jednostki. Natomiast w sytuacjach nagłych, w sytuacjach awaryjnych, gdy nagle wystąpiło pogorszenie naszego zdrowia. Po to te POZ-ki nocne i świąteczne funkcjonują. Niestety często myli się nam i przychodzimy do POZ-ki nocnej ze zdarzeniami medycznymi, które są od tygodnia, od miesiąca. No nie jest to miejsce, gdzie powinniśmy się leczyć i oczekiwać pomocy. Zasady przyjmowania pacjentów w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej uregulowane są ustawowo. Informacje na ten temat można znaleźć na stronie ministerialnej pacjent.gov.pl.